Chwała Bogu, wiedząc jak wielce praktyczny jest nasz Bóg, jak On w praktyce jest wspaniały, dokładny, szczegółowy, naprawdę najwyższej jakości Bóg. Wiedząc o tym, przyszliśmy na to miejsce, aby rzeczywiście móc patrzeć na Niego święte oblicze, aby móc doznawać tego, jak On nas zmienia właśnie w takich w każdej sprawie, w każdym szczególe, w każdej najdrobniejszej rzeczy, jakąkolwiek zauważy, bo wiemy, że jedynie czyści wejdą do nieba, jedynie ci, którzy będą w oczach Bożych gotowi, wejdą do nieba. I wiedząc o tym, przyszliśmy na to miejsce i Bóg zadaje po raz kolejny, doświadczyłem tego także i w modlitwie, zadaje po raz kolejny nam takie pytanie, jakie zadał przez swojego Syna ludziom, którzy byli ślepi, którzy wołali Go, potrzebowali bardzo Jego pomocy. I tutaj widzimy, chciałem tylko tak jeszcze tytułem wstępu to przeczytać z Ewangelii Mateusza, 20 rozdziału, może nie otwierajcie, 20 rozdział Ewangelii Mateusza. Gdy On wyszedł z Jerycha, szło za Nim mnóstwo ludu. I oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, zawołali, mówiąc: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. I lud gromił ich, aby milczeli. Oni jednak jeszcze głośniej wołali, mówiąc: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. I zatrzymał się Jezus. Odezwał się do nich i rzekł: co chcecie, abym wam uczynił? Mówią do Niego: Panie, aby otworzyły się oczy nasze. Ulitował się wtedy Jezus, dotknął się ich oczu i zaraz przyjrzeli i poszli za Nim. Wołali. Przecież wszyscy widzieli. Wołali, widział nasz Pan. Przecież widział, że to są ślepi ludzie. Tu akurat przedstawia Mateusz ich dwóch. Widział, że to jest naprawdę ślepy człowiek, który woła, który nie widzi, dlatego jego głos dociera, tak, który krzyczy, potrzebuje pomocy. Ale kiedy do Jezusa to dociera, kiedy rzeczywiście Jezus patrzy na to, co się dzieje, zatrzymuje się, widząc ich, i odzywa się i mówi: co chcecie, abym wam uczynił? Dzisiaj przyszliśmy na zgromadzenie. W wielu rzeczach jeszcze potrzebujemy duchowego wzroku. Fizyczny mamy, niektórzy lepszy, niektórzy gorszy, ale potrzebujemy duchowych oczu, żeby widzieć to, co się dzieje wokół nas, to, co się dzieje w naszym życiu, żeby mieć wyższą, jeszcze większą świadomość tego, jak żyjemy, wokół czego żyjemy, pośród czego przebywamy, żeby jeszcze więcej widzieć Jezusa. Przyszliśmy na zgromadzenie, zadaje nam wyraźnie pytanie: co chcecie, abym wam uczynił? Co pragniecie, abym wam uczynił? Jezus Chrystus jest doskonałym dawcą, jest naprawdę wspaniałym, jakże hojnym, jakże naprawdę niepojętym w swojej hojności dawcą. Ale On chce konkretnie, zadaje nam pytanie. On chce, żebyśmy my wiedzieli, po co przychodzimy, abyśmy przyszli z celem i żebyśmy ten cel mogli zrealizować przed Jego świętym obliczem. On tego pragnie, aby Jego lud, który przychodzi z celem do swojego Pana, nie odszedł, nie otrzymawszy tego, jeśli przychodzisz szczerze, w uniżeniu i pokorze. Bóg daje dowody, niezliczone dowody w swoim słowie, że tych, którzy przychodzą w taki sposób do Niego, ci otrzymają, bo Bóg wie, że oni tego potrzebują. Ale jeśli przychodzisz do Boga, nie wiesz do końca po co, nie wiesz do końca jak, nie wiesz do końca właściwie po co ci potrzeba, to musi się coś zmienić. To musi się natychmiast coś zmienić. My oczywiście możemy powiedzieć: tak, ja wiem, potrzebuję Jezusa Chrystusa. Ale Jezus Chrystus przychodzi jasno i mówi: lituje się nad nami i daje nam, żebyśmy mogli więcej przejrzeć. Ci odeszli uzdrowieni. Oni już mogli widzieć, gdzie ten wzrok ich kierował. Jak oni to, że widzieli, wykorzystali dla Bożej chwały? Bóg to oceni w dniu ostatecznym. Staną przed Bogiem i zdadzą sprawę, jak to wykorzystali. My dzisiaj, mając od Boga możliwość widzenia rzeczy i możliwość przychodzenia na zgromadzenie, aby widzieć następne, tak jak je chce widzieć Bóg, jakie chce, żebyśmy my je widzieli, jak Bóg je widzi, mamy możliwość, aby rzeczywiście je widzieć i co my z tym zrobimy. Bóg się lituje nieustannie nad nami. Lituje się nieustannie nad nami, abyśmy naprawdę mogli widzieć głębiej, co my z tym zrobimy. Możemy naprawdę mieć serce podniesione na chwilę,
Ale Bóg mówi, kiedy coś czyni, On chce stabilności. Stałości On chce. Nie wybiórczości, nie tego, żebyśmy tylko na zgromadzeniach byli aleluja, chwała Bogu, a później widzisz człowieka, który jednak myśli o innych rzeczach na początku, a dopiero później o Bogu. Co wyszliśmy? Rzeczywiście po co wychodzimy do Pana? Chwała Bogu za zgromadzenia. Chwała Bogu za to, że możemy być razem na nich. Chwała Bogu, jak tu było powiedziane, za to, że Bóg chce nas napełniać. Ale Bóg chce, żebyśmy mieli cele. Bóg patrzy na to, czy ten cel jest w naszym życiu ponad wszystko. On daje nam chcenie i wykonanie. Jeśli daje nam chcenie, daje nam cel, to patrzy, co my z nim zrobimy. Lud Izrael miał przez Boga postawiony cel. On miał zaufać Bogu we wszystkim, poddać Bogu się, wierzyć, że On przez pustynię ich przeprowadzi. Co oni zrobili z tym celem? Oni go porzucali co chwilę. Jak tylko ich słońce przypiekło, jak tylko jakieś doświadczenia się pojawiły, oni porzucali ten cel. Oni mówili, że w Egipcie było nam lepiej. Oni mówili, że mieliśmy tam przecież tego wszystkiego pod dostatkiem, mogliśmy jeść mięsa, mogliśmy mieć to wszystko, co tutaj nie mamy. Szybko zapominali o celu. My nie możemy zapomnieć o celu. My nie możemy zapomnieć o celu przychodzenia na zgromadzenie, o celu życia naszego chrześcijańskiego. O tym, co nam Bóg pokazuje jako cel naszego życia tutaj. Następne doświadczenie, to jest doświadczenie z tej samej Ewangelii. Łączy się bardzo silnie z tym, co teraz mówiłem. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział. Boży potężny sługa, Jan jest w doświadczeniu. Drugiego wersetu i dalej. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego. A Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani. A ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. A gdy ci odeszli, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. I tu się zatrzymajmy. To jest człowiek naprawdę wielki mąż Boży, który przyszedł zapowiedzieć jako jedyny w tym czasie, przed naszym Panem, przyszedł zapowiedzieć rzeczywiście tak publicznie przyjście Zbawiciela w duchu Eliaszowym. Widzimy to wyraźnie w Bożym Słowie. I on teraz jest w doświadczeniu. A co Jezus Chrystus mówi o nim? Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Nasz Pan doskonale widzi każde swoje dziecko, widzi każdą próbę, ale co ja chcę jeszcze tutaj powiedzieć? Pyta znowu nas, co wyszliście widzieć? Co wyszliśmy widzieć w chrześcijaństwie? Co wyszliśmy widzieć w Jezusie Chrystusie? Trzcinę chwiejącą się od wiatru w tych, którzy naśladują Jezusa Chrystusa, co wyglądamy widzieć? Co chcemy widzieć w nas, w sobie nawzajem? Co pragniemy widzieć w sobie nawzajem? Z biegnącymi dniami, miesiącami, latami. Co pragniemy widzieć w sobie nawzajem? Oczywiście, co w Chrystusie Jezusie, to my już wiemy. Tak jak powiedziałem wcześniej, cel mamy. Jasno chcemy zawsze przed oczami mieć triumfatora naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nigdy nie przegrał, zawsze zwyciężył. Ale kiedy idziemy w tym doświadczeniu, potrzebujemy po sobie nawzajem też widzieć tych, którzy trzymają się Jezusa Chrystusa, którzy nie chwieją się, którzy nie są trzciną chwiejącą się na wietrze, którzy nie są tymi, którzy rzeczywiście gdzieś to na prawo, to na lewo, a Chrystus poczeka. Nie, którzy idą jasno za Jezusem Chrystusem, którzy widzą swojego Pana, mają Go nieustannie przed swoimi oczami, którzy chociaż są w doświadczeniu, to jednak nie tracą swojego umiłowanego Zbawiciela. Kiedy widzisz chrześcijaństwo, jakie już widzisz teraz, mając doświadczenie swojego podążania za Jezusem Chrystusem, jakie widzisz, jak ktoś, może inaczej, zadam Ci jeszcze inne pytanie, jak ktoś, kto patrzy na Ciebie, może widzieć to chrześcijaństwo? Jak ten ktoś widzi to chrześcijaństwo?
Człowiek, który jest ze świata, któremu idzie zwiastować Jezusa Chrystusa, przyszedłby do Twojego domu, wszedłby do Twojej pracy, jakby zobaczył Twoje chrześcijaństwo moje. Jakby zobaczył to, o czym mówisz, co śpiewasz na zgromadzeniu. To jest coś, co ma nas zachęcić bardziej. Chociaż słowa możesz powiedzieć, że są niewłaściwe, ale powiem Ci, że zachęta jest od Boga potężna, bo czas, w jakim żyjemy, jest bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczny. Bardzo niebezpieczny. Wielu poprzestało w wojnie duchowej. Wielu usiadło i powiedziało, że zrzemną się pod drzewkiem, kiedy trzeba iść frontalnie, kiedy trzeba iść zwyciężając wroga w każdej sprawie, w każdej dziedzinie życia, zbliżać się do Jezusa Chrystusa, aby kiedy nadejdzie największa próba, być gotowym. Nie ma czasu na siadanie sobie pod drzewkiem i patrzenie, jak matulki latają. Nie ma czasu, żeby sobie odpuszczać i rzeczywiście myśleć, że można sobie poszukać jakichś miękkich szat. Dalej to, co powiedziane jest, to jest wyraźnie powiedziane. Ale co wyszliście oglądać, ludzie? Czy wy człowieka w miękkie szaty odzianego? My wiemy, co nas nosił. Biblia mówi wyraźnie, co Jan miał na sobie. Odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich. Oni widzieli, że to nie jest człowiek w miękkich szatach, który by przyszedł sobie z super domu i opowiadał im, jak to jest fajny domek, jak tu jest mięciutko, jak tu jest milutko, jak tu rzeczywiście podąża się fajnie za Panem Bogiem. Nie. Oni wyszli widzieć człowieka, który mówi: upamiętajcie się, ludzie, zbawienie nadchodzi, łaska, oczywiście, wielki dar łaski, oczywiście, wielki dar przebaczenia, oczywiście, ale świętość i czystość w Synu Bożym, Jezusie Chrystusie, aby was zbawić od grzechów waszych, aby umrzeć dla waszego zbawienia, uratowania. To przyszedł Jan, aby głosić to upamiętanie, aby oni byli gotowi na przyjście Mesjasza, na przyjście samego Jezusa Chrystusa. I dlatego nie przyszedł tutaj w miękkich szatach do nich. Nie przyszedł jako ktoś, kto by się chwiał w swoim mówieniu, ale zdecydowany w duchu naprawdę Bożym, idący człowiek przyszedł, aby tak nieść. Kiedy my wychodzimy do tego, aby rzeczywiście zwiastować Jezusa Chrystusa, my często możemy rzeczywiście być ludźmi, którzy coś mówią, ale nie zawsze od Pana. Coś czynią, ale mogą to czynić jeszcze w swoim chceniu, w swoim wykonaniu. A nam ważne jest to, podstawą jest to, żebyśmy zawsze wychodzili w Duchu Chrystusowym, żeby Pan nas mógł prowadzić. Wielu mogłoby ocenić wtedy Jana i myślę, wielu oceniało, szczególnie ci, którzy znali Słowo Boże, którzy mieli piersi rozpoznać przyjście Mesjasza i piersi wiedzieć o tym, że to jest człowiek, który zapowiada przyjście największego, wspaniałego Zbawiciela naszego. Jednak oni co z nim zrobili? Znali przecież Boże Słowo, a jednak odrzucili, jednak nie traktowali poważnie, bo oni mieli mięciutkie szaty, bo oni mieli coś, co im się podoba dla ich ciał. Kiedy myślisz, że dzisiaj chrześcijaństwo to będzie coś, co będzie miało być miłe dla twojego ciała, to się grubo pomyliłeś, grubo pomyliłaś. To ja się grubo pomyliłem, jeśli tak myślę. Chrześcijaństwo nigdy nie będzie miłe dla twojego ciała, dla mojego. To nie będą miękkie szaty. To nie będzie coś, co będzie miało ci przynieść na tej ziemi miłe przeżycie. Co się działo z tym człowiekiem, Janem Chrzcicielem, kiedy mówi ten Pan, nasz Pan o nim? Gdzie on był? W więzieniu. Za co? Za prawdę, którą głosił. Był tam, bo on trzymał się tej prawdy. Bo wiedział, że nie wolno tego robić. Bogu się to nie podoba, ze względu na to, czy to jest najniższy sługa, czy to jest najwyższy król. Czy to jest jakiś władca, który ma pod sobą żołnierzy, czy to jest ten, który rzeczywiście gdzieś jest biedakiem na ulicy. Nie wolno, Bogu się to nie podoba. Będzie jeden i drugi tak samo to słyszał z ust tego wielkiego Bożego męża. I z powodu tego ten Boży sługa siedział tam. I nasz Pan mówi, to nie był taki człowiek. Bo często w chrześcijaństwie ludzie sobie myślą, że znajdzie się człowiek, który będzie miły, taki będzie sympatyczny, taki rzeczywiście ułożony, z którego będziemy mogli czerpać same takie pociechy dla naszego życia tutaj. Nie, dla twojego życia tutaj, kochany chrześcijaninie. To jest Chrystus, to jest krzyż Chrystusa Jezusa. To jest zwycięstwo, które tam się dokonało na krzyżu Golgoty. Sam Pan nasz mówi o tym, że nie jesteśmy z tego świata. Zachowaj ich, Ojcze, gdyż oni nie są stąd.
W żadnym wypadku, w żadnej dziedzinie oni nie są stąd. W dziedzinie pracy, w dziedzinie domu, w dziedzinie myślenia, zamysłach, bycia tutaj na tej ziemi, oni nie są już stąd. Cokolwiek robią, to robią, mając świadomość tego, że nie są z tego świata. Że nie mają nic wspólnego z tym światem. Nie myślą miękkimi szatkami, nie myślą miękkimi rzeczami tutaj ziemskimi. Potrzebują docierania Ducha Świętego. Potrzebują tego, aby ten Duch Święty w nich czynił Bożą wolę. Aby rzeczywiście nieraz w chłodzie, w różnych sytuacjach mogli rzeczywiście zawsze iść za Jezusem Chrystusem w niezrozumieniu, w odrzuceniu. Przeżywamy to nieraz, ale my jako chrześcijanie musimy zawsze uważać na jedną rzecz również, żeby doświadczenie, które przychodzi na nas, zawsze było przez nas odpierane w Duchu Chrystusowym. Kiedy ktoś rzeczywiście nam coś mówi przykrego, to być gotowym na to, żeby nie odpowiedzieć tym samym, ale w duchu miłości, w duchu rzeczywistego przyjęcia tego i przejścia w Bogu, przejść przez to doświadczenie. Kiedy ktoś ci coś mówi nieprzyjemnego, jak reagujesz? Możesz ripostę od razu dać. Oczywiście może zrobić to samo. Wet, zawet, od razu dać komuś to samo. Albo uniżonym być. Albo pokornym być. Przyjąć to, przemilczeć i okazać się zwycięzcą. Zobaczcie, jakim jesteśmy silnym doświadczeniu naszych ust, naszych umysłów, naszego przebywania, naszego chrześcijaństwa, prawdziwego, żywego chrześcijaństwa w Jezusie Chrystusie. Chrześcijaństwa, które nie ma naprawdę nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale raczej je karci, ale raczej się z nimi rozprawia bardzo szybko w sobie samym. Odrzucając wszystko, co nie prowadzi do Chrystusa. Wszystko, co miałoby być tylko jakąś rzeczywiście przyjemnością dla ciała. Zobaczcie, czego doznasz, jeśli idziesz względem ciała. Doznasz tego, jeżeli zrobisz komuś to samo, złe słowo złe za złe słowo. Doznasz czego na swoim ciele? Jeśli idziesz według ciała, doznasz szybko tego takiego wzmocnienia ciała, posilenia ciała. I nie mów mi, że tak nie jest, bo tak jest. Doznasz szybko takiego posilonego ciała, ale kiedy idziesz za Jezusem Chrystusem, kiedy rzeczywiście nie robisz to samo, ale w duchu Chrystusowym idziesz i przyjmujesz każde doświadczenie, rzeczywiście w duchu Chrystusowym, to wtedy wiesz dobrze, wzmacnia się twoja dusza, wzmacnia się twój wewnętrzny człowiek i rzeczywiście wzmacnia się w tobie to, co właśnie tu jest powiedziane o tych, którzy poszli za Jezusem Chrystusem i których inni potrzebują tak bardzo oglądać. Nie jako człowieka, który byłby naprawdę milusi, ale podążający rzeczywiście za Jezusem Chrystusem, idący w prawdzie, w zwycięstwie tego podążania za Jezusem Chrystusem, widzący jasno cel, świętość Jezusa Chrystusa w życiu, oddzielenie od tego wszystkiego, co nie jest od Niego. Ile chcemy dzisiaj naprawdę, na ile chcemy dzisiaj oddzielenia? Na ile mamy tej żarliwości, aby oddzielić się? Na ile mamy tej gorliwości? Możemy sami stwierdzić po tym, jak wygląda nasza modlitwa, jak wygląda nasze życie modlitewne, jak wygląda nasze rzeczywiste przebywanie przed Bogiem w wołaniu. Boże, oddzielaj mnie od tego wszystkiego. Oddzielaj mnie. Gdzie wyszedł Jan? Wszedł do pałacu. Jadł z królami. Nie. Wyszedł na pustynię. Surowego środowiska. Środowiska nieprzyjemnego dla naszych ciał. Nie takiego, które by mogło być, rozpieszczałoby ciało. Ale wyszedł tam, bo tam chciał Bóg, aby tam wychodzili ci ludzie. Pokazało to jeszcze bardziej na Jezusa Chrystusa, aby na pohańbienie Chrystusowe każdy mógł wychodzić, kto chce upamiętania, odwrócenia się od swojego starego życia. Aby mógł wyjść poza miasto, aby mógł wyjść poza to miejsce, w którym rzeczywiście wcześniej mieszkał i mógł sobie swawolić, czynić wiele brudów i grzechów, aby mógł wolny być od grzechu, wychodzić tam i rzeczywiście doznawać tam Bożego prowadzenia. Jesteśmy tutaj na tej ziemi, jesteśmy pośród tych wszystkich doświadczeń pustynnych, bym powiedział, gdzie wiara musi w naszym życiu codziennie rosnąć. Zaufanie Bogu musi być codziennie coraz to wzmacniane, abyśmy przeszli, abyśmy nie cofnęli się, abyśmy nie machnęli ręką i nie powiedzieli,
dalej nie da rady, kończy się tutaj moja droga, wystarczy tyle lat, finish. Diabeł walczy o każdego z nas. Dlatego Bóg nam pokazuje z każdym dniem, swoim dzieciom, jak kosztowna jest dusza w Jego oczach. Jak wielki koszt jest duszy w Jego oczach. Modliliśmy się o to nieraz, żeby pokazał nam kosztowność dusz ludzi, którzy docieramy, do których docieramy. A Bóg często nam pokazuje, jak kosztowność naszej duszy, jaka jest wysoka w Jego oczach, abyśmy tutaj nie zwolnili, abyśmy rzeczywiście nie odpuścili, abyśmy szukali Boga dniem i nocą, szukali Jego oblicza. Chwała Bogu za każde doświadczenie. Chwała Bogu za każde przeżycie, za każde naciśnięcie na nasze ciało, kiedy rzeczywiście ono będzie bolało, kiedy będzie mu trudno. Chwała Bogu za to, bo w tym momencie jeszcze bardziej widzisz, jak to cię zbliża do Boga. Kiedy w tym ciele czujesz się mocny, silny, wiesz dobrze, jakie dużo większe masz doświadczenie, żeby wykorzystać ten czas na byciu przed Bożym obliczem. Dlatego chwała Bogu za to, że i Bóg w nasze ciała daje doświadczenia, jak dał Pawłowi, daje ci w nasze ciało doświadczenia, abyśmy zbliżali się do Niego. I ty, będąc uciskany nieraz przez to doświadczenie, masz do wyboru albo sobie rzeczywiście pomóc ludzkimi sposobami, albo przylgnąć do Boga i wołać do Niego. Jest takie powiedzenie, starzejemy się wszyscy tak samo, niektórzy szybciej, ale ten proces u każdego z nas zachodzi. Ból, dziecko Boże, będziesz przeżywać więcej i więcej. Z różnych powodów będzie ten ból przychodził, nieraz nocami, ale wtedy jak możemy zbliżyć się do Boga? Dzięki Bogu za każdy ból. Chociaż to jest coś, co byśmy powiedzieli, Boże, ulecz nas z tego, zachowaj, trzymaj z dala, bo to jest tak silne doświadczenie, ale ilekroć doznawałem bólu, czy w dzień, czy w nocy, może nie takiego jak inni. I Bóg niech tym innym jeszcze daje więcej otuchy niż mi, posilenia, ale zawsze doznawałem tego, że jak przychodziłem do Boga, to zawsze mnie wewnątrz posilił. Nie zawsze uzdrowił, nie zawsze zdjął ten ból, ale zawsze przyszedł, kiedy modliłem się do Niego, wnętrze moje zostało posilone. Wewnętrzny człowiek, dlaczego? Bo Bóg powiedział, że nie będziesz tu sobie w miękkich szatach chodził. Nie chodzi o to, żeby się nad nami znęcał, ale Bóg mówi, ja Cię trzymam swoimi dłońmi przez to też. Abyś się nie wyrywał, abyś się nie wyrywała. Abyś nie myślał sobie o tym, że sama poprowadzisz swoje życie. Naprawdę. Wystarczyło dać i nam wystarczyło w wielu momentach, i to widzę, już widziałem wiele takich przypadków, wystarczy dać coś na tej ziemi lepszego i ludzie szybko zapominają o Bogu. Wystarczy dać coś wygodniejszego. Jakże nieraz wpadają w to wygodnictwo i odchodzą pomalutku od Boga. Chwała Bogu za to, że może Bóg w każdym momencie zachować, ale dużo więcej doświadczeń będzie miał ten człowiek, który na tej ziemi ma wygodnie, który na tej ziemi będzie sobie żył po prostu według wygody tego ciała. Dużo więcej doświadczeń, bo ten człowiek będzie musiał jeszcze więcej trzymać się rzeczywiście tego, żeby trwać w Jezusie Chrystusie. Ja tu nie chcę powiedzieć, że ci pustelnicy, ci ludzie, którzy żyją w jakichś zakonach, oni są bliżej Boga. Nie. Ale chcę też powiedzieć to, co powiedział Paweł, że jeśli chcesz iść za Jezusem Chrystusem, cierpienia znosić będziesz. Jeśli chcesz iść za Jezusem Chrystusem, będziesz znosił doświadczenie swojego ciała, ono będzie cisnęło coraz mocniej, ono będzie stawało oporem, ale w Jezusie Chrystusie będzie mogło być poddane Bogu. W Jezusie Chrystusie będzie mogło być zwyciężone. W Jezusie Chrystusie będzie mogło być tą świątynią, w której mieszka Chrystus, ale świątynią, którą pilnuje już Bóg, nie ty sam. Ludzie pilnujący swoje ciała będą się potykali, będą sobie myśleli, ja jeszcze cały czas pilnuję, a tymczasem będą coraz dalej od Boga. A świątynia, którą pilnuje Bóg, a człowiek tego słucha, jest posłuszny temu, co mówi Bóg, to jest świątynia jedynie zachowana. To jest świątynia, którą jedynie Bóg będzie mógł zachować od tej próby, która przychodzi, największej próby, pośród której wielu ludzi polegnie. Bo oni sobie sami pilnowali nieraz tej świątyni. Bo im się wydawało, że oni są w stanie zachować tą świątynię w swojej sile, w sile swojego czytania, w sile swojego śpiewania, w sile swojej religijności. Ta świątynia jest miejscem świętym, to jest Boże miejsce. Dlatego Chrystus, kiedy przyszedł i zobaczył, co oni zrobili z tą świątynią, kiedy oni, jakbyś się ich zapytał wtedy, uczonych w piśmie, faryzeuszy, sadyceuszy, byś się ich zapytał, co robicie w tej świątyni? No pilnujemy ją, żeby Rzymianie nie weszli.
Pilnujemy ją, żeby nie weszły, żeby światowość nie weszła. Mamy nawet swoje monety. Pilnujemy, żeby tam było wszystko według Bożego porządku. Pilnujemy, my tego pilnujemy. My dajemy nawet tam wszystko, te owce, to wszystko, my tego pilnujemy. Nic nie upilnowali. Wiemy dobrze, co nasz Pan powiedział o tym miejscu. Co uczynili z tego? Jaskinią zbójców. Nic nie upilnowali. Dzisiaj jest tak samo z człowiekiem. Nie upilnuje bez Jezusa Chrystusa. Jeśli Jezus Chrystus nie jest na pierwszym miejscu, jeśli nie podążasz za tym głosem Jezusa Chrystusa, nie jesteś w stanie upilnować tego miejsca świętego, nie upilnujesz tej świątyni. Tylko wtedy, kiedy słyszysz, że kiedy podążasz za Jego głosem, może to być, wtedy rzeczywiście będziesz słyszał i będziesz wiedział, że to jest życie poddane Jezusowi Chrystusowi, że to nie będzie miejsca na sielankę, jak było już powiedziane. Nie będzie miejsca na to. Nasze ciała żądają wygody. Nasze ciała pragną wygody. Ale my już wiemy, że nie to, co pragną nasze ciała. My wiemy, że to, co pragnie Chrystus, jest najważniejsze. Jeśli da nam On to, abyśmy mogli gdzieś odpocząć, w jakimś miejscu, rzeczywiście w bezpieczeństwie Jego, to nam da On. Ale tak inaczej ja tego sam nie chcę od siebie. Bo wiem, że każdy odpoczynek dany mi od siebie, to jest miejsce, w którym już przegrałem. Jeśli myślę sobie, że mi się należy już odpoczynek w czasy. Ja zadałem pytanie, jak znowu rozmawialiśmy z młodymi braćmi, to zadałem pytanie, znajdźcie mi rozdział, znajdźcie mi werset, gdzie jest powiedziane o wakacjach w chrześcijaństwie. Chwała Bogu za to, że nie ma. Nie ma wakacji w chrześcijaństwie. Jest piękna praca naszego Pana z nami, nieustanna praca, nieustanne życie. Odpoczywać będziemy u naszego Pana tam w niebie. Tu jest bój, tu jest bitwa, tu będziemy musieli stać nieustannie naszym Panu umiłowanym na froncie. Ale On obiecał, że się dobiegniecie. Ja mam dla was wieniec, ja mam dla was miejsce uczty, ja mam dla was miejsce wiecznego odpocznienia. Oczywiście mówi Pan nasz o tym, żebyśmy odpoczywali w Nim tutaj, ale nie odpoczywali od tego, żebyśmy myśleli sobie, że już wroga nie ma. Nie, będzie na tej ziemi nieustanne doświadczenie. Chwała Bogu za to, że w Jezusie Chrystusie jest to wszystko w zwycięstwie. Abyśmy mogli być zwycięzcami. Abyśmy rzeczywiście nie byli tymi, którzy myślą, że coś widzą, a tymczasem już nie widzą tego tak, jak powinni to widzieć. Kiedy jest doświadczenie Jezusa Chrystusa, zbliża się ten czas, kiedy nasz Pan ma być zabity, ukrzyżowany. Tu chodzimy i otwórzmy, proszę, Ewangelii Jana 12 rozdział. Coraz bliżej nadchodzi ten czas, jeszcze pewne rzeczy muszą się dokonać, ale coraz bliżej nadchodzi ten czas. 12 rozdział Ewangelii Jana, 20 werset, a byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im, mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Nasz Pan Jezus Chrystus, cudowny mistrz i nauczyciel, doskonały. On wiedział dobrze, przychodzi czas, kiedy rzeczywiście zabiją Go, kiedy wyprowadzą poza miasto i ukrzyżują Go. Kiedy rzeczywiście On mógłby powiedzieć w tym momencie: o, cudownie, chcą mnie widzieć. Panasz Pan widzi to doświadczenie, które nadchodzi. Kiedy my możemy powiedzieć, my sami wiemy, jak potrzebujemy tego powiedzieć, nawet jak ci Grecy, którzy przychodzą i mówią: chcemy Jezusa więcej widzieć. Ale my widzimy te czasy, w których żyjemy. To są czasy, widzimy bardzo wyraźnie, czasy ostateczne. W tym czasie Twój Boży lud będzie wołał jeszcze więcej: Boże, przygotuj nas do nadchodzącej próby i przeprowadź
nas przez nią. Daj, żebyśmy dzisiaj już byli coraz mocniej przygotowywani przez Ciebie. Daj, żebyśmy rzeczywiście byli uwalniani z tego, co w tym czasie tej próby stałby nam murem. Daj, żebyśmy rzeczywiście mogli być ociosywani przez Twoje słowo. Daj nam to wszystko, Ojcze, abyśmy byli gotowi, byli tymi, którzy zachowają Twoje słowo, nie zaprą się Twojego imienia. Daj nam to. Oczywiście ktoś nam może mówić, nie jest to ważne, to zostaw to Panu, On się o to zatroszczy. Prawdą jest to, ale On bada nasze serca. W Biblii masz mnóstwo osób, mnóstwo tych świadectw, dowodów naszego Pana, również w 5 rozdziale listu Pawła do Hebrajczyków, jak walka się toczy na kolanach, jak zmaganie jest pośród ludu Bożego. Widzisz Pawła, który bojuje i dniem, i nocą przed Bogiem o duszę, o to, żeby rzeczywiście móc też i ich zachować od tego całego zła. Jak w pewnym momencie mówi, że w Azji sam został. Przecież to było niepojęte. Jak ja to czytam, ile razy to czytam, to myślę sobie, gdzie zatem ci wszyscy, którzy tak łatwo przyjęli Ewangelię, których dotknęła ta Ewangelia. A jednak mówi, że pierwsze obrony przy nim nikogo nie było. Zobaczcie, jakie to są doświadczenia. Jakie to są sytuacje. Jak mocno potrzebujemy widzieć Jezusa Chrystusa. Jak mocno potrzebujemy w tym czasie jeszcze, w którym żyjemy, trzymać się Jego, abyśmy rzeczywiście wiedzieli, że dzień jutrzejszy może być dniem rzeczywiście jeszcze większej próby, jeszcze większego doświadczenia. I żebyśmy byli tymi, którzy nie potkną się, nie powiedzą, że znowu się potknąłem, znowu tak się stało, znowu i tak się będzie cały czas działo, to musimy dzisiaj mocniej jeszcze trzymać się Jezusa Chrystusa. Oczywiście wołać. On będzie nam dawał wszystko, co potrzeba. Ale potrzebujemy z naszych serc. Musi być, wyrywać się to pragnienie, to dążenie. Bóg mówił do Izraela, nie potrzebowaliście mnie, nie szukaliście mnie. Gdybyście mnie szukali. I w pewnym momencie było już tak dobrze, że oni by nie potrzebowali. Oni mieli wszystkiego. My, kiedy żyjemy na tej ziemi, kiedy już mówimy, wszystko mogę sobie, wszystko mam. Nie potrzebuję Cię, Panie Boże, bo w rezultacie już wszystko mam. Obyśmy tak nigdy nie powiedzieli swoim życiem. Oczywiście ustami byśmy powiedzieli, że nigdy tak nie powiem. I Piotr mówił, nigdy nie zaprę się Ciebie. Wiem, co się stało, kiedy diabeł naparł. Diabeł przegrał tylko z Chrystusem i z tymi, którzy w Chrystusie trwają. Tylko. Dlatego ci, którzy będą w Chrystusie Jezusie w tym czasie, tymi, którzy będą widzieli Jezusa Chrystusa, mieli Go przed swoimi oczyma, którzy będą rzeczywiście każdego dnia stawali przed Nim, aby móc Go oglądać, który będzie nieraz ta walka naprawdę będzie tym, co będą widzieli, tym zmaganiem, którzy będą widzieli, że i w nocy przychodzi na nich właśnie rzeczywiście ta żarliwość, ta gorliwość, kiedy wołają do Boga, że napełnia ich duch gorliwości. Nieraz może być tak, że Bóg pozwoli Ci spokojnie zasnąć, a nieraz może być tak, że w modlitwie Bóg napełni Cię sam gorliwością, bo będzie widział, nie będzie chciał, żebyś kontynuował dalej upadki, żebyś kontynuował dalej coś, co będziesz mówił, ach, już taki jestem, taki będę. Nie. Nieraz Bóg właśnie wlewa ducha żarliwości do naszych serc, żarliwej, gorliwej modlitwy, dlatego, bo chce, żebyśmy Go prosili, bo chce zmian naszych serc, a później nam na to odpowiadać. Ile razy już słyszeliśmy świadectwo, że ktoś w pewnym momencie spiął się i powiedział, Boże, nie, wołam do Ciebie, skało moja, wołam do Ciebie, odpowiedź moja, wołam do Ciebie, Boże, mój jedyny ratunku, błagam Cię i nie chcę iść dalej, jak Jakub w Peniel, jak inni mężowie Boży. Błagam Cię, stoję przed Tobą i błagam. I wtedy Bóg bada serce. Bóg widzi, potrzebujesz tego. Oczywiście, możesz powiedzieć, na Bogu nie wywrzesz presji. Nie, Bóg oczywiście da to według swojej woli, ale Bóg patrzy na serce. Czy tego naprawdę potrzebujemy, czy rzeczywiście, bo sam Duch od Boga dany będzie nasze serca przekonywał o tym, będzie napełniał nasze serca tymi westchnieniami. To, co czytasz w liście do Rzymian, jest tą żarliwością płynącą z serca. Nie można być nieżarliwym chrześcijaninem. Nie można być biernym chrześcijaninem. Nie można być chrześcijaninem, który sobie tak nieżarliwie podchodzi do Bożej sprawy. Nie da rady. Wtedy trzeba sobie powiedzieć, już to nie jest chrześcijanin. To jest człowiek religijny, to jest człowiek, który ma coś, człowiek, który potrafi czytać Biblię może, ale to nie jest żarliwy chrześcijanin, któremu na czymś zależy, który chce to otrzymać. Podam przykład
prosty, może życiowy, ale jakże mocnym. Kiedy na Twoich rękach odchodziłby ktoś bliski, znaczyłoby dla Ciebie to, co posiadasz? Znaczyłoby dla Ciebie, jak sobie żyjesz, jak sobie mieszkasz? Co by w tym momencie znaczyło? Żarliwa modlitwa: Boże, nie daj. Błagam, nie daj. Zatrzymaj to, Boże. Bóg chce, pragnie tego, żebyśmy tacy byli w naszym życiu. Wróg chciałby nas zażynać, wytracać. Chciałby kłamać, oszukiwać. A Bóg mówi: ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Boże, daj nam więcej z tego życia. Mamy, widzimy, Boże, jak wiele nam hojnym jesteś. Widzimy, jak nas darzysz, ale potrzebujemy więcej Ciebie. Potrzebujemy więcej Ciebie, oby nigdy to w nas nie zgasło. Oby nigdy to w nas nie było czymś, co będzie rzeczywiście. Bo ja myślę, jestem pewny tego, nawet nie tyle myślę, co jestem pewny tego, że gasną serca tam, gdzie gaśnie żarliwość, gdzie walka o życie gaśnie. Spotkałem ludzi na swojej drodze. Ludzi nowotworowych, którzy już przyjęli to, że za chwilę umrą. I Bóg wie, jedynie Bóg to wie, ale w dużej mierze myślę, że to tak przyjęli, sobie ręką machnęli, on sobie odpuścili, rzeczywiście odeszli. Przy nas, bądź chwilę po tym, jak podjęliśmy czynności. Ale wiem też to, że kiedy rzeczywiście człowiek szuka życia, to wiem, że u Boga rzeczywiście Bóg jeszcze daje odpowiedź. Bóg słyszy. Bóg patrzy na żarliwe serca. Szuka na tej ziemi żarliwych serc, zanurzonych żarliwie w Jezusie Chrystusie. Żarliwość o dom Twój. Co robiła z sercem naszego Pana? Co robiła z Nim? Co? Ona przenikała to całe serce. Gdziebyś nie spojrzał na to serce, tam to w tym sercu było żarliwość o dom Boży. Chodzący Chrystus po tej ziemi, który mógłby pierwszy powiedzieć: dość. Przecież oni przekroczyli wszelkie granice grzechu, bezprawia. Wszystko, nawet świątynię, takie miejsce ze świątyni zrobili. Dość, dość, Ojcze. Dla nich, za nich. A jednak ta żarliwość, żarliwa miłość. Żarliwy cel przed Jego oczami, żarliwy cel w Jego sercu. Przenikał Go nieustannie. Tam spojrzałbyś na jeden, każdy, nie wiem jak to powiedzieć, ale powiem centymetr serca. Spojrzałbyś, tam byś zobaczył potężną żarliwość. Tam byś zobaczył przenikający ogień. I taki był nasz Pan, taki jest nasz Pan, taki będzie nasz Pan. Obyśmy my byli takimi ludźmi, którzy rzeczywiście jasno raz widzą ten cel, podążają za nim i którzy rzeczywiście widzą, że chrześcijaństwo jest takie. Mogłeś widzieć nieraz chrześcijan różnych na swojej drodze, którzy nazywają się chrześcijanami, chociaż nimi nie są, ale ty nigdy nie możesz stracić zapału, patrząc na Jezusa Chrystusa. Ci ludzie nieraz mogli być różni w doświadczeniu. Gdzieś w pewnych próbach poddali się. Pan jeszcze łaskę ma dla nich. Ale patrz zawsze na Chrystusa. Patrz zawsze na Niego. Tam jest żarliwość świętości ponad wszystko. Łukasza, 2 rozdział. Od 6 wersetu. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki. I położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze, w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko winięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. Zobaczcie, oni mogli widzieć,
Oni chociaż nie byli tam, w tym oddalonym, daleko mieście, Betlejem, jednak oni mogli usłyszeć od Boga. Byli tymi, którzy czuwali w polu. Bóg widział w ich sercach oczekiwanie i oni mogli dostać to, co rzeczywiście Bóg chciał im dać, o czym chciał im powiedzieć przez aniołów, że stało się, że Zbawiciel został dany, że został urodzony, że przyszedł na ten świat Zbawiciel. I to całe zjawisko, które oni mogli widzieć, to mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Zobaczmy, Bóg chce takich pięknych spraw, sytuacji. Bóg chce, abyśmy mogli być tymi, przez których będzie mógł objawiać swoją wolę, których będzie mógł radować swoją obecnością, którzy będą mogli być zwiastunami oczywiście, ale też i biorcami tej radości, radości Boga, wspaniałości Boga, żarliwości Boga. Tego, jak Bóg chce się dzielić swoją radością z tymi, którzy Go szukają. Wiecie, ktoś mógłby powiedzieć, to jest, nie dyskutujmy z tym, tak to było i tyle. Ale ja uważam, bo widzę tak w Bożym Słowie, że Piotr, Jakub, Jan, nasz Pan ich wybrał, bo miał swój cel z nimi. Tych ludzi, którzy byli takimi pobudzonymi, takimi ludźmi żywiołu, uczynić sługami Jezusa Chrystusa. Uczynić rzeczywiście tymi, którzy pójdą już nie w duchu swojej cielesności, ale pójdą w duchu Chrystusowym, zwiastować Jezusa Chrystusa, który będzie mogła żarliwość prowadzić do tego, aby Chrystus mógł być objawiony, aby Chrystus mógł być rozniesiony, aby inni mogli usłyszeć o żywym, wspaniałym, jakże naprawdę czynnym Jezusie Chrystusie, który pobudzać chce, ożywiać każde serce. Kiedy patrzysz na Pawła, naprawdę nie spotkasz w nim bierności. Nie spotkasz w nim człowieka, który teraz ubrał się w wspaniałe szatki, teraz usiadł w bramie i taki już jest staruszek, któremu rzeczywiście już nic, po prostu tak siedzi, tylko przychodzą ludzie do niego. Nie, to był człowiek, który z powodu tego, że głosił Ewangelię, życie mu zabrali, skrócili mu życie, ale był do końca żarliwy w Chrystusie. Każdy, kto podąża za Jezusem Chrystusem, będzie do końca żarliwy w Nim, gorliwy w Nim, ale to już nie będzie gorliwość człowieka religijnego. Są ludzie tutaj w religiach ziemskich, którzy są gorliwi, mają jakąś gorliwość swoją, potrafią różne rzeczy robić, czy w różnych naprawdę religiach tutaj od diabła, potrafią różne rzeczy robić, ale w Chrystusie, kiedy dostajesz tą gorliwość, to jest święta, czysta, miłująca, przebaczająca. To jest ta gorliwość, ale Bóg chce, żebyśmy byli takiej gorliwości. Bóg chce, żebyśmy nie odpuszczali, nie mówili sobie, że już jesteśmy zmęczeni tą gorliwością, że już jesteśmy zmęczeni. Bóg chce nam objawiać swojego Syna. Bóg chce, aby to radość tego nieba, ten żywioł tego, można powiedzieć, tego swojej wspaniałej radości, mógł być naszym udziałem, żebyśmy naprawdę mogli być pełni tej chwały. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Widzimy następne doświadczenie człowieka, który był przed obliczem Bożym, któremu nasz Pan nie pozostał biernym. A gdy Jezus ujrzał, 47 werset. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzeczy mu Natanael: skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. A Jezus odpowiadając rzekł do niego: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. I tutaj widzimy, powiedział też do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. I on widzi, naprawdę widzi każde gorliwe serce szukające Jego. Widzi i nie zapomni o nikim, tylko patrzy w nasze serca.
czym one są, czym one są, można powiedzieć, pompowane, czym one są napełniane, gdzie one podążają. Bóg patrzy na nasze serce teraz także. Patrzy, czy robimy cokolwiek robimy, to czy robimy to ze względu na Chrystusa, czy robimy to ze względu na to, żeby ze względu już na ludzi, czy ze względu na to, żeby jakoś tak było, Ewangelia była troszeczkę taka ułożona, polityczna, czy robimy ze względu na Chrystusa, żeby to była zawsze Boża prawda, która nigdy nie będzie się układała do człowieka, ale człowiek zawsze będzie miał się układać do niej. Czy my żyjemy w tej żarliwości Chrystusa Jezusa, abyśmy mogli być zwiastunami zawsze mocy w mocy Ducha Świętego, tej właśnie Ewangelii, tego przebywania w tym gorliwym, świętym obcowaniu ze świętym Bogiem. Jan świadczył też mówiąc, widziałem ducha zstępującego z nieba, jakby gołębica i spoczął na nim, na Jezusie. I ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch wstępuje i na nim spoczy, ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Nie widzisz kolejny dowód. Wspaniały dowód tego, jak Bóg docierał do swojego sługi Jana i mówił mu o tym, że przyjdzie ten, że na niego stąpi Duch Święty, że będzie on tym Zbawicielem nas, że będziesz mógł widzieć na własne oczy, jak to się wszystko dokonuje, jak to wszystko jest nie gdzieś tam w fikcji, ale to jest rzeczywiście w życiu. I tak samo dobrze, jakby będą ludzie w nas widzieli, nie jakąś tylko ładną klarowność, już można powiedzieć, ładną elokwentność słowną, ale będą nas mogli widzieć żarliwość o świętość, o czystość, o żarliwość o Jezusa Chrystusa. Oto, kiedy On jest na pierwszym miejscu w nas, kiedy rzeczywiście dla nas nie ma znaczenia, czy to, czy tamto, traci to wszystko wobec jasności Jezusa Chrystusa, traci to wszystko swoje światło, a światłością dla nas najwyższą zawsze jest Jezus Chrystus. Zawsze to nas napełnia tą żarliwością nieba, tym rzeczywiście, że nie chcemy odpuścić ani trochę, nie chcemy zamienić Chrystusa na nic, żeby tak było. Potrzebujesz, chrześcijaninie, siły z nieba, aby rzeczywiście to było nie w słowach, ale żeby to było w życiu codziennym, żeby ci następni ludzie, te następne pokolenia nie stały się jak ludzie, którzy rzeczywiście tylko już coś mówią, albo może nawet ich troszeczkę porozmawiać o Biblii, znają historię biblijne. Spotkaliśmy takiego człowieka nieraz na ewangelizacji, który mówił, ja nawet do szkółek niedzielnych chodziłem, bo ja z protestantów jestem. Ja chodziłem tu, ja chodziłem tam. Ludzie, którzy mieli możliwość do Biblii, dostępu. I mogłem zadać pytanie nieraz. A spotkałeś żarliwego, świętego człowieka podążającego za Jezusem Chrystusem? I wiecie, co usłyszałem? A tacy są jeszcze nieraz. Abyśmy byli takimi ludźmi, żarliwymi, święci podążającymi za Jezusem Chrystusem. Abyśmy byli świadectwem dla nich, że są tacy i będą do końca, bo Bóg tak obiecał. Abyśmy byli tymi, których rzeczywiście pokory i uniżenia ogień płonie do końca. Którzy już są poddani Chrystusowi we wszystkim. Którzy już nie szukają swego, ale tego, co Chrystusowe. Amen.